Cześć, witajcie. Słuchajcie, dzisiaj naprawdę małe urządzenie, które podbiło moje serce, ale także serce mojej córki. Obzbot. Obzbot, kamera Tiny typu PTZ, dokładnie HD. Tutaj jest zainstalowana. Ja testuję jedną, córka testuje drugą. Jest zainstalowana na tym monitorze. Wyobraźcie sobie, że takie maleństwo, tylko że innej firmy, potrafi kosztować w naszym kraju nawet 3000 zł. Ale szczegóły na temat Obzbota Tiny już za chwilę. Myślę, że już zauważyliście, że ten materiał nagrywam z dwóch kamer, z mojej i z Obzbota Tiny. Co myślicie o jakości? Dla mnie szapoba. No, w końcu jest to HD. Jak mnie słychać? Zaraz do tego przejdziemy. Najpierw zobaczymy, co jest w pudełku. Oczywiście w pudełku jest sama kamera, jest przewód USB 3.0 i on wystarczy do podłączenia do komputera. Jest to także przewód zasilający jednocześnie, więc można powiedzieć, że mamy dwa w jednym. Jednym przewodem idzie i dźwięk, i obraz, ale także zasilanie do naszej małej kamerki. I jest także, co najważniejsze, mocowanie na monitor. Mocowanie nie jest duże, jest bardzo sprytne, ma magnes, do którego przywiera nasza kamerka. Z tyłu ma stopkę, która jest wyposażona także w taśmę, dwustronną taśmę przylepną. Można z niej skorzystać albo nie, w każdym razie można przykleić do monitora, żeby nam i kamera, i to mocowanie nie spadło. Mi się nigdy nie zdarzyło, żeby ta kamerka mi spadła. Oprócz tego możemy tę kamerę także postawić na dole, pod monitorem, możemy postawić obok monitora, obok laptopa, gdzie chcecie, albo możemy zastosować do tego mały statyw do tej kamery. To także jest możliwe. Słuchajcie, Tiny jest urządzeniem PNP, czyli automatycznie wykrywanym przez Windowsa, a także przez Mac OS-a. Natomiast jeżeli chcecie zainstalować oprogramowanie do tej kamery, to oczywiście jest na stronie polskiego dystrybutora, jest w zakładce wsparcie i tam sobie instalujecie albo na Windowsa, albo na Mac OS-a. I to oprogramowanie rozszerza możliwości tej kamerki, ale o tym opowiem Wam za chwilę. Jak działa Obzbot Tiny? Pokażę Wam jedną rzecz, dość istotną. Zobaczcie, co się dzieje. Śledzi mnie, prawda? No tak. To jest kamera śledząca i tak powinno być. Słuchajcie, teraz przejdę sobie tutaj, trochę z tej strony. Zobaczcie, ona jest cały czas za mną. A teraz pójdę sobie trochę dalej. O, zobaczcie, idę sobie dalej, idę tutaj, wychodzę. Jestem cały czas? Jestem. Wyszedłem już dawno z kadru mojej kamery, którą nagrywam ten materiał, ale Tiny cały czas mnie trzyma. Ale teraz się schowam i zobaczymy, co się stanie. Schowałem się. Wychodzę i ona oczywiście automatycznie mnie wyłapuje, bo ona nie skanuje tylko samej twarzy. Ona skanuje sylwetkę i ją zapamiętuje. Świetnie to działa, kiedy są dwie osoby przed kamerą. Jedna jest przypisana do tej kamery, czyli jest jak gdyby przez tę kamerę zapamiętana. No właśnie, co trzeba zrobić, żeby Obzbot Tiny nas zapamiętał i śledził? Jeden prosty gest. Robimy tak i teraz przestaje mnie śledzić, prawda? Mogę uciec z kadru? Mogę. Uciekam z tego kadru, proszę bardzo. Kamera mnie w żaden sposób nie śledzi. Po czym poznamy także, oprócz tego, że kamera się nie rusza, że jest w trybie nieśledzenia. Ponieważ ma wyświetlacz, taką diodę LED, jeżeli ona świeci na zielono wąsko, to znaczy, że ona mnie nie śledzi. Natomiast kiedy zrobię tak, proszę bardzo, już mnie śledzi, zaczyna migać najpierw na niebiesko, potem zaświetla się szeroki, zielony pasek. That's it, można powiedzieć. A teraz Wam pokażę jeszcze inny fajny trik, który wykorzystywany jest przez moją córkę podczas lekcji, ale nie tylko, bo to jest świetne także w przypadku zastosowania, prowadzenia jakichś prelekcji, jakichś lekcji po prostu. Robimy taki geścik, proszę uprzejmie. I kamera co robi? Zoomuje, prawda? Jak wyjść z tego zooma? Robimy taki gest
i przestaje zbliżać, przestaje zoomować. Przy prowadzeniu konferencji online to jest nieprawdopodobnie przydatne. No dobrze, mamy czasy pandemii. Czy w takim razie ta kamera będzie w stanie mnie rozpoznać w masce? No dobrze, mamy już maskę. Opa. Teraz, uwaga, zapamiętaj mnie, tylko bardzo cię proszę. Zapamiętała mnie? Stajemy. Idziesz za mną, czy nie idziesz? Na pewno? No to chodź jeszcze w tę stronę, pójdziemy. No, proszę bardzo, nadążasz? No, i jeszcze w tę. Zobaczcie, cały czas mnie pilnuję. No nie ucieknę mi, w żaden sposób. A jak działają gesty? Działają gesty, bez najmniejszego problemu. Robimy tak i robimy tak. Naprawdę niezła z niej spryciula. Ale maskę zdejmę. Nie cierpię masek. Tak jak Iwy pewnie. No słuchajcie, udało mi się przejąć pokój córki, która tak jak wszystkie dzieci w Polsce ma nauczanie zdalne. W jej przypadku akurat kamera Obsbot Tiny jest zainstalowana oczywiście na monitorze, ale na tym monitorze najpierw jest zainstalowana lampka. I na tej lampce dopiero jest kamera. Żaden problem. Trzyma się naprawdę rewelacyjnie. Ja zresztą tę kamerę instalowałem także na laptopie i też nie było z tym najmniejszego problemu. Po prostu to mocowanie jest świetnie przemyślane i zrobione. Tak jak zresztą sama kamera, bo tego też nie mówiłem, ona jest świetnie wykonana z najwyższej jakości materiałów. Tutaj nie ma się absolutnie do czego przyczepić. Nie mówiłem wam jeszcze, jak ją wyłączyć fizycznie, mechanicznie. W ogóle ją można okręcać. Nawet jak jest podłączona do komputera, nie ma żadnego problemu. Możemy ją przekręcać ręcznie. Natomiast, żeby ją wyłączyć, czyli dźwięk i obraz, przestawiamy ją w ten sposób i już. Ale ja nie o tym. Ja głównie chciałem wam opowiedzieć teraz o oprogramowaniu, które sobie instalujecie, czy to na Windowsie, czy na macOSie i co ono nam daje. A daje naprawdę dużo, bo rozszerza możliwości całej kamery. W jaki sposób rozszerza? Już wam tłumaczę. Przede wszystkim możecie sobie z tego oprogramowania, z tej aplikacji włączyć, wyłączyć tryb śledzenia. Poza tym możemy wybrać rodzaj śledzenia, bo mamy trzy rodzaje śledzenia. A więc ta kamera albo obrysowuje naszą twarz i to nazywa się Headroom, albo przełączyć ją w tryb standardowy. Wtedy obejmuje kamera naszą głowę i tułów. Albo przełączyć ją w tryb motion. I to jest tryb, który obejmuje praktycznie całą sylwetkę i świetnie się sprawdza, kiedy na przykład chcemy nagrać kogoś ćwiczącego, kogoś tańczącego. Zresztą zobaczcie sobie ten film. Tutaj para tancerzy tańczy i ona jest pięknie ujęta. Każdy ich ruch, kamera ich pięknie śledzi, nie myli z innymi osobami będącymi na tej sali. To naprawdę działa rewelacyjnie. Tak samo zresztą rewelacyjnie, kiedy moja córka tutaj sobie ćwiczyła taniec, bo ona też ćwiczy, albo ćwiczyła na zajęciach z wychowania fizycznego, ta kamera świetnie się spisywała, podążała za nią, wszystko naprawdę było widać. Mam jeszcze jeden fajny przykład wykorzystania tej kamerki Obsbot Tiny przez osobę, która zna język migowy, która prowadzi prezentacje, konferencje dla osób w języku migowym. Tutaj także się sprawdzi. Osoba, która zna obsługę i możliwości tej kamery, może ją wykorzystać w maksymalny sposób, czyli włączyć tryb śledzenia, a także przy pomocy drugiego gestu przybliżać albo oddalać obraz. Działa? Działa, naprawdę działa to świetnie. Słuchajcie, Obsbot Tiny to bardzo inteligentna kamera i zaraz wam to udowodnię. W jaki sposób? Zobaczcie, co się dzieje. Tylko wezmę tę kamerkę, o uwaga. Trzymam ją w ręce, prawda? Jest normalny obraz, tak? Przekręcam do góry nogami, uwaga. I co? I znowu jest normalny obraz, a to oznacza ni mniej, ni więcej, tylko fakt, że możemy sobie ją bez najmniejszego problemu zainstalować, na przykład, nie wiem, pod półką w pokoju dziecięcym albo w konferencyjnym, jeżeli potrzebujemy przymocować do sufitu, też jest to możliwe. Ale kolejna funkcjonalność, która mi się bardzo w tej kamerze podoba, to tak zwany preset position.
Odpalę sobie tutaj aplikację. O co chodzi? Słuchajcie, mamy sytuację, kiedy prowadzona jest jakieś konferencja, jakieś spotkanie online przez kilka osób. I preset position pozwala nam przypisać pozycję kamery do danej z osób. Na filmie to mniej więcej wygląda właśnie w ten sposób, że mamy osobę pierwszą, drugą i najpierw zaczyna mówić pierwsza, a później spod palca, naciskając przycisk na klawiaturze, przechodzi do pozycji drugiej. Ta kamera automatycznie się przekręca, jest w tym miejscu zapamiętanym wcześniej przez nią, wtedy przejmuje ją drugi prelegent wiadomym ruchem i wtedy ma władzę nad kamerą. I co może wtedy zrobić? Na przykład ten gestik, prawda, i przybliżyć obraz. Oczywiście przybliżenie jest dwukrotne i cyfrowe, na przykład na tablicę, przy której stoi i przy której coś opowiada. W aplikacji także uaktualniamy firmware tej kamerki. Słuchajcie, mam nadzieję, że teraz już rozumiecie, dlaczego zachwycam się tym maleństwem. Bo to naprawdę bardzo dobrze wykonana kamera, bo ma bardzo dobrej jakości obraz. Dwa mikrofony z redukcją szumu, które faktycznie dają radę i bardzo dobrze nas słychać. Świetnie śledzi sylwetkę człowieka. Odróżnia śledzonego od nieśledzonego. Kapitalne narzędzie w pracy, kapitalne narzędzie w edukacji, w rozrywce, w fitnessie, w sporcie. No, szereg zastosowań. Muszę Wam się do czegoś przyznać. W przypadku jednego z przewodów, który był dołączony do kamery, miałem z nim mały problem. Jaki mianowicie? Słuchajcie, no oprogramowanie w komputerze nie widziało po prostu kamery i nie mogłem zmieniać ustawień. Poza tym wszystko było ok. No i może dla niektórych taki kabel jest troszeczkę za krótki. Ale nie martwcie się, dystrybutor ma w swojej ofercie nawet kilkunastometrowe przewody, które są niezawodne. Możecie je po prostu dokupić. No dobrze, a ile kosztuje Obzbot? To powiem Wam tak. Logitech PTZ Pro 2 kosztuje 3600 zł, około 3600 zł. Obzbot Tiny nie kosztuje nawet 1000 zł. Jest różnica? No kolosalna. Najgorsze jest to, że kiedy powiedziałem mojej córce, że będę musiał zabrać jej tę kamerę, to powiedziała w życiu, ja nie chcę innej kamery. Tylko tę. I myślę, że ona ma rację, bo rzeczywiście ja też chcę mieć taką kamerkę. Korzystam czasami z połączeń wideo i kiedy siedzę sobie tutaj, w biurze, w gabinecie, to jest to kapitalne rozwiązanie. Ja mogę rozmawiać z kim chcę i mieć pełną swobodę ruchu. Gwarancję, że ten, z kim rozmawiam, mnie widzi, słyszy, mogę zrobić zoom, mogę zrobić oddalenie zoomu. No naprawdę, pod każdym względem, jak dla mnie, ta kamera jest wyjątkowa i warta swoich pieniędzy.